W poniedziałek 22 czerwca odbyła się 22 sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Podczas niej po dyskusji i wyjaśnieniach udzielono absolutorium zarządowi powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. Nie zabrakło też dyskusji o kondycji kozienickiego szpitala. W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdania starosty z prac zarządu, informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie za rok ubiegły oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu z organizacją. Organizacjami pozarządowymi. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia raportu o stanie powiatu za 2019 rok. Pokrótce omówił go starosta Andrzej Jung. Raport obejmuje ogólne informacje na temat powiatu, jak i działania realizowane przez zarząd, widziały starostwa i jednostki organizacyjne w roku ubiegłym. W szczególności omawia realizowane programy i strategie oraz uchwały Rady Powiatu i Zarządu. Jak podkreślił starosta, w roku ubiegłym dochody wzrosły, wydatki zmalały. Zatrudnienie utrzymuje się na stałym poziomie pomimo wzrostu liczby spraw. Zdecydowano się też na budowę od podstaw nowego obiektu dla podopiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z opactwa oraz zabezpieczono środki finansowe na wkład powiatu na projekt mostu na Wiśle. Cały raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. W debacie nad raportem m.in. radni Stanisław Orzechowski i Zbigniew Sitkowski zwracali uwagę na problemy związane z zadłużeniem szpitala czy małymi nakładami na inwestycje drogowe. Radny Krzysztof Wolski zasugerował, aby raport zawierał nie tylko część opisową, ale też odpowiednie dane statystyczne dające się łatwo porównać z danymi z poprzedniego roku. Wiązała się też dyskusja nad udzieleniem wotum zaufania dla zarządu i odpowiedniej współpracy między zarządem a radą powiatu. Po wyjaśnieniach uchwała w sprawie wotum zaufania dla zarządu została przyjęta przy 10 głosach za, 7 przeciw i 1 Wstrzymującym. Następnie rozpatrzone zostało sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły i sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Sotowski wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium zarządowi z wykonania budżetu za 2019 rok. Wykonanie dochodu wynosi ponad 62 miliony złotych, co stanowi prawie 102% planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków to ponad 58 milionów złotych, co stanowi prawie 93% planu rocznego. Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku z tytułu emisji obligacji wynosi 8 milionów 700 tysięcy złotych. W ubiegłym roku była dokonana spłata obligacji w kwocie 300 tysięcy. Spłata zadłużenia, zgodnie z zawartymi umowami z bankami, przewidziana jest w latach 2019-2032. Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów powiatu w roku budżetowym wynosi 14%. Zarówno wykonanie budżetu, jak i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po wysłuchaniu tych opinii radni przy 10 głosach. W za 7 przeciw 1 wstrzymującym zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i tym samym stosunkiem głosów, czyli 10 za 7 przeciw 1 wstrzymujący udzielili absolutorium zarządowi Powiatu Kozienickiego, jednocześnie podkreślając, że jest dany duży kredyt zaufania, głównie dla starosty. Następnie, po krótkiej przerwie, przystąpiono do podejmowania uchwał bieżących. Przy 13 głosach za, 3 przeciw i 2 wstrzymujących, wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2032 oraz do budżetu na rok bieżący. Po dyskusji i wyjaśnieniach, przy 9 głosach za, 4 przeciw i 5 wstrzymujących, zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe oraz pokrycie straty Kozlińskiego Szpitala za 2019 rok. Jak zapisano w uchwale, strata wynosi ponad 8 milionów złotych. Ma ona być pokryta z przychodów szpitala za 2020 rok w sześciu miesięcznych ratach i przeznaczona na działalność bieżącą zakładu. Powiat nie może tej straty sfinansować. W sprawach różnych głos zabrał dyrektor szpitala Roman Wysocki, który poinformował o bieżącej sytuacji placówki. Na chwilę obecną ze względu na braki personelu nie działa oddział wewnętrzny. Nie ma też pełnej obsady na radiologii, co spowodowane jest wykryciem u pracowników koronawirusa. Z powodu braku całodobowej diagnostyki radiologicznej nie działa też SOR. Od 1 sierpnia urologia ma być połączona z oddziałem chirurgicznym przy zachowaniu kontraktu z NFZ. -em. U pracowników placówki systematycznie wykonywane. Są testy na obecność SARS-CoV-2. Od początku pandemii pobrano około 1600 próbek. Od 20 lipca planowany jest remont traktu porodowego i bloku operacyjnego. Brakuje jednak środków na ten cel, około 150 tysięcy złotych. Natomiast wiceprzewodniczący rady, Mirosław Górka, zgłosił wniosek, aby powiat zrezygnował w tym roku z organizacji drużynek powiatowych. Wniosek ten został przyjęty przez radnych przy 17 głosach za i jednym przeciw. Zaoszczędzone środki mają być przekazane na szpital. Poinformowano też, że nadal całodobowy dyżur będzie pełniła apteka przy ulicy Rubelskiej 6 w Kozienicach. W czasie sesji radny Stanisław Orzechowski zapytał o możliwość organizacji obrad w trybie zdalnym.